Cześć moi drodzy, mam dzisiaj dla Was kolejną rutynkę pielęgnacyjną, taki mój rytuał. Tu akurat mieliśmy wolny weekend i miałam ochotę po prostu nagrać dla Was taki film. Zaczynam oczywiście od tego, że spinam włosy i zmywam makijaż, to już był dosyć późny wieczór. Zmywam makijaż oczywiście moim domowym balsamem myjącym, tak jak Wam zawsze powtarzam, one mi się najlepiej sprawdzają spośród wszystkich rzeczy, których używałam do tej pory. I ten balsamik to jest po prostu jakaś moja tam receptura, którą sobie przygotowałam ostatnim razem. Macie przepis na pewno na dole umieszczony w opisie filmu albo u góry jako karta Wam się pojawi. Tym balsamem zmywam też makijaż oczu i brwi robione tą moją pomadą z Iglota i to po prostu delikatnie sobie rozmasowuję. On akurat był wyjęty z lodówki, bo w ciągu dnia mi się trochę rozpuścił w samochodzie, dlatego mi tak się ciężko rozprowadza, a normalnie się rozpuszcza ładnie pod ciepłem palców. Później użyłam sobie do zmycia tego balsamu taki kosmetyk z Alpha Age, to jest po prostu taki, taki kremik do makijażu. Bardzo przeciętny jest ten produkt, myślę, że go nigdy nie kupię. Miałam akurat taką miniaturę, więc zabrałam ze sobą na wyjazd i niestety zapomniałam ze sobą zabrać i gąbeczki koniak i tej mojej ściereczki do mycia twarzy, dlatego musiałam go zmyć w taki sposób, bo nie miałam żadnej ściereczki. I ten produkt później zmywałam przy pomocy tej mojej Luny. Pytaliście mnie, czy jej używam. Tak, używam jej praktycznie każdego dnia. Tutaj z wielką przyjemnością zmywam sobie właśnie resztkiem tego balsamu, który miałam na buzi i właśnie rozpuszczam już cały, tak naprawdę nie tylko makijaż, ale też zanieczyszczenia. Przy pierwszym razie zmywam głównie makijaż, przy drugim razie już czyszczę skórę, tak ja to widzę. I tutaj, tak jak ona tam wibruje i daje znać, że minęło ileś tam sekund, to myję właśnie najpierw jeden policzek, drugi policzek, czoło i później jest jeszcze więcej sekund przeznaczone na takie delikatne oczyszczenie okolicy oczu. Ja tego nie robię, raczej używam jej właśnie w okolicach tych linii uśmiechu, na brodzie i w okolicy nosa, po prostu uważam, że tam bardziej jest mi potrzebne. Później zmywam sobie cały ten produkt przy pomocy letniej wody, nie gorącej, nie zimnej, tylko właśnie letniej. Ja nie uważam, że super zimna woda i super gorąca woda są dobre dla cery, zwłaszcza jeżeli ktoś ma problemy z naczynkami. Osuszam twarz, tu akurat chusteczką, bo nie miałam ręczników papierowych, ale normalnie używam zawsze ręcznika papierowego. I przecieram twarz tonikiem. To jest mój domowy tonik, jakaś moja receptura, którą tam przygotowałam sobie przed wyjazdem. I ostatnio używam takich naturalnych wacików, które są organiczne. Dam Wam znać za jakiś czas, jeżeli jesteście ciekawi, jak to tam się sprawdza i czy czuję jakąś różnicę pomiędzy takimi, a takimi zwykłymi z drogerii. Ja byłam bardzo ciekawa, czy coś tutaj, wiecie, się zmieni. No i tym moim tonikiem przecieram sobie całą twarz, przecieram nim też okolice oczu i oczywiście szyję. I dalej nakładam esencję. Teraz używam nie domowej, tylko właśnie takiej esencji ze Skin 79. Ona nazywa się Face Fit. Bardzo delikatnie ją wklepuję. Ma dość podobną konsystencję jak żel hialuronowy. Bardzo przyjemnie mi się z niej korzysta. Jak na razie użyłam jej dopiero 4 razy, więc nie dam Wam żadnej konkretnej recenzji, ale mówię, na ten moment po prostu to jest przyjemność używania. I używam następnie serum z witaminą E z Nikkel i kremu na noc. To jest krem Madara Regenerating Night Cream. Nie lubię tych produktów nakładać osobno, więc po prostu nakładam na dłoń odrobinę tego kremu, dwie krople serum, rozcieram to w dłoniach i tak jak widzicie delikatnie nakładam na całą twarz. Z samego serum tam dwóch, trzech kropli nie rozprowadzam na twarz, tylko właśnie łączę sobie z kremem, tak mi się lepiej sprawdza. I tu już wiedziałam, że następne osoby czekają do łazienki, bo byliśmy właśnie na takim mini mikro urlopie i chciałam już po prostu szybciutko to rozprowadzić, więc pominęłam dzisiaj masaż twarzy. I nie nakładałam też maseczki, chociaż czas by się znalazł. Już takie dwa ostatnie kroki to jest krem pod oczy, to jest mój balsam pod oczy, którego używam już, o Boże, nie wiem od ilu lat, ale już robię to bardzo długo. Jak widzicie, to on jest bardzo gęsty, ja go nakładam tylko na zewnętrznej części powieki, nie nakładam go na powiekę samą u góry i nie nakładam go też tuż przy linii rzęs, bo to może podrażnić oczy i czasami do mnie piszecie, że macie kłopoty, że krem pod oczy Was podrażnił, a często to jest dlatego, że on się po prostu dostał do oka, bo nie był nałożony tam, gdzie trzeba. I ostatnim krokiem jest balsam do ust. Ja teraz miałam tą pomadkę z Forever Living, bo miałam ją ze sobą też w torebce. I to byłoby na tyle. Dzięki za oglądanie. Zostawcie mi łapkę w górę. Na razie!